Właściwie jako skutkiem tego było to, że Pietrzak odszedł z Hybryd, ale to znaczy odszedł z Hybryd, ale założył kabaret pod egidą. Ja wtedy zostałem przez aklamację jako jeden z najstarszych uczestników tego teatru i kabaretu. I właściwie najbardziej, który się tam się wtedy udzielał razem z Młynarskim, z Pietrzakiem, z Koftą, zostałem kierownikiem teatru. No i prowadziłem ten teatr aż do roku 1972, chyba drugiego, kiedy to wyjechałem z Polski. Oczywiście egida z Pietrzakiem przeniosła się duża część zespołu, między innymi Kofta oczywiście, między innymi Marcin Wolski, między innymi Krzysztof Paszek, który był kompozytorem, Janek Raczkowski również kompozytorem i akompaniatorem, więc później przyszła młodzież i teatr, tak jak się dowiedziałem, z Mokotowskiej 48 przeprowadził się gdzieś, ta grupa nowych, młodych ludzi przeprowadziła się gdzieś na Kniewskiego. Ja już wtedy nie miałem z nimi żadnego kontaktu, ja wyjechałem w 72 roku z Polski. To tak byłoby w wielkim skrócie, ale jest jeszcze sporo rzeczy, które można by było opowiedzieć o ludziach takich, na przykład jak Jonasz Kofta, który był wspaniałym poetą, bardzo wrażliwym poetą, wspaniałym poetą. Zmarły zresztą przedwcześnie, który z Pietrzakiem razem otrzymywali nagrody przedstawiciele studenckiego teatru Hybrydy. I tutaj chciałbym podkreślić, że to był teatr studencki, teatr studencki, amatorski. To nie był teatr zawodowy. Jedynym właściwie zawodowcem to był Stefan van Friedman i Maciej Damiński, który również u nas występował. Także to, że tutaj w ogłoszeniach ukazuje się na przykład, tak jak mi tutaj kolega mówi, że o mnie użyto słowo aktor, jako aktor legendarnego teatru Hybrydy, to się właściwie wszystko zgadza. Z tym, że to nie było, ja nie byłem nigdy aktorem zawodowym, ja uwielbiałem poezję. Ja teraz prezentuję tę poezję tutaj, ponieważ jestem już na emeryturze. Ja występowałem w Ameryce, może prezentowałem polską poezję w 40 czy 50 różnych miejscach. Duże domy, polskie miejsca i organizacje takie jak Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, jak Courier Plus na Brooklynie, jak Fundacja Kulturalna w Clarku, Fundacja Kościuszkowska w Washington DC, występy w Baltimore i we wielu, wielu, wielu domach, w dużych domach w New Jersey, tak jak u Heleny Kwiatkowskiej we Freehold na przykład, czy u Elżbiety Zawisnej na Staten Island. I ciągle, ciągle, że tak powiem, ludzie przychodzą, słuchają i wydaje mi się nawet, że im się to podoba, bo przychodzą po skończonym wieczorze i wygadują różne bardzo przyjemne rzeczy na ten temat.